Cześć wszystkim. Dziś nagrywam w drugim tygodniu od założenia kompostownika. Będziemy go przerzucać, ale Wam pokażę pewną ciekawostkę. Zobaczcie, mimo że tutaj była położona plandeka, no to kury poradziły sobie i tu jak są szczebelki, to po prostu powkładały głowy i wyjadły część kompostu. Także tak to jest mieć coś przy kurkach. Takie jesteście właśnie, takie jesteście. No. Także tak, zaraz zobaczymy sobie jak on wygląda w środku. Tylko zamontuję odpowiednio kamerę. Do widzenia. Do widzenia panią. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Hej. Hej. Sio. Ty też. I ty też. Dobra. No i przerzucamy. Zobaczymy, czy coś się tutaj podziało. Bo jak na razie wygląda mi ta struktura na dokładnie taką samą, jaka była wcześniej. Nie widzę, żeby coś tu się zmieniło, co prawda już tych liści pokrzywy nie widać, została tylko łodyga. Ale troty takie, jakie były, takie są. To już drugi tydzień, więc w sumie spodziewałabym się, że coś już tutaj będzie widać, cokolwiek. No ale no nie widzę. Zobaczcie, tak wygląda ta struktura. Dobrze widać właśnie te troty, takie jak właśnie wyglądały wcześniej. No nie. Zastanawiam się, co może być tego przyczyną. Być może jest jeszcze troszkę za wcześnie. Może za wcześnie oczekuję jakichś takich większych rezultatów. Wilgotne są, no bo nawet widać, jaki jest kolor. Teraz sobie zobaczmy. Ciepłe są, więc coś tam się dzieje, coś tam się przerabia. Jakiś kamień. Ale no widać, że to są troty. No nie, no troty. Ok. Także tak będziemy sobie co tydzień przerzucać i sprawdzać, czy coś widać, czy nie. A zobaczymy, ile tak naprawdę na koniec zostanie mi tych trotów. Bo tutaj, tak jak Wam pokazywałam, kury lubią sobie coś w nim wyszukiwać i wyjadać po prostu ten kompost.
Zobaczcie, jest dobry znak, ponieważ pojawiają się tutaj czczownice. Widzicie, że tutaj kilka już w końcu udało się znaleźć. Wcześniej tego nie było, więc teraz jak doszłam dopiero do ziemi, to widzę właśnie, że tych czczownic tutaj troszkę jest. Kompost przerzucony. Wygląda na tej stronie tak. Coś cały czas chodzi po bucie. Chciałby pewnie tutaj się dostać. Bo przed chwilą właśnie mu tutaj zamknęłam ten kompost, dostęp do tego kompostu i strasznie kombinuje, jak ma przejść, co? Chciałbyś sobie tam troszkę pojeść, co? Okej, więc po 2 tygodniach kompost nadal jest o podobnej strukturze jak był. Są na pewno jakieś robaczki, bo widzę, że kury tutaj bardzo wyjadają. Zresztą sama zauważyłam kilka czczownic, czego na przykład w zeszłym tygodniu no nie odnotowałam. W związku z tym przykryłam tutaj tą część plandeką. Przyjdę tutaj za pół godziny, zobaczymy, czy będzie tutaj jakaś kura w środku. Podejrzewam, że jest to możliwe, więc jeżeli będzie mi się jakaś kura dostawać do tej części, gdzie jest kompost, to ja sobie przykryję plandeką. Ale póki co na razie ona sobie tutaj siedzi, bo szkoda by mi było, żeby kurki wyjadły wszystkie te czczownice, które się tutaj pojawiały spod tej ziemi. Z tej ziemi właśnie wychodziły, więc wolałabym, żeby kurki sobie jadły czczownice z tych 30 pozostałych arów, które tutaj są. A ten metr kwadratowy, żeby zostawiły dla kompostu. A jak będzie, to zobaczymy. Na tę chwilę to tyle. Pozdrawiam Was, no i do zobaczenia za tydzień. Zobaczymy, jak to też będzie wyglądać. Mam nadzieję, że będzie znacznie więcej czczownic. Pozdrawiam Was. Cześć.